Widzę kopa, tam. Matko boska! 250 metrów w łeb! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy widzowie, wczoraj miała miejsce aktualizacja 15.50, która wniosła... No właśnie, co ona wniosła? Nic ciekawego do gry. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do gry, a było ich naprawdę niewiele. Dodatkowo przeglądniemy sobie wszystkie nowości, które zostaną na dniach ujawnione w Fortnite'cie. Jeżeli jesteście tak samo zażenowani jak ja tą aktualizacją, no to zostawcie łapeczkę w górę. No, będę wiedział bynajmniej, że macie takie samo zdanie jak ja o Epic Games. Ale spokojnie, moi drodzy, nie martwcie się, jest to przedostatnia aktualizacja w sezonie 5 rozdziału 2. A jak dobrze wiemy, 16 marca mamy nowy sezon, więc moim zdaniem Epic Games po prostu skupił się na nowym sezonie, bo wie, że ten dotychczasowy sezon jest i tak. Ale moi drodzy, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, no niestety nie ma kontentu w tym sezonie żadnego. Dzisiaj przejrzymy sobie wszystkie nowości, które zostały zlikowane przez leakerów i zagramy sobie meczek i poszukamy tej nowej, tajemniczej broni. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, no to zostaw łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, wbijaj na mojego Discorda, do którego link znajdziesz w opisie. Tam dodaję różne ciekawe posty na temat na przykład Fortnite'a. A już teraz nie przedłużam i przejdźmy do omawiania nowego update'a. Po zalogowaniu do gry ukazuje nam się nowy zestaw metalowa maska, którą możemy kupić. Zestawy powracają do Fortnite. Powiem wam tak, zestaw nawet fajny, za chwileczkę go dokładnie sobie obejrzymy, co my tutaj mamy. Xenosorb, czyli nowy ekran wczytywania. Później dostaliśmy do gwiazdeczki jakiś styl, jeden, drugi. Złote skrzydła do mgły, o kurcze. Czyli rozumiem, że są takie jakby skrzydła Midasa, tak? Dotknięte przez Midasa. I mamy samą mgiełkę, jeden z ładniejszych skinów, taka jest troszeczkę midasowa, wydziarana, z jakąś szczęśliwą koniczynką na klacie i do tego ma zielone oczy. Nie wiem, czy poprzednia mgła też miała zielone oczy, ale mega się cieszę i pewnie się cieszą wszystkie osoby, które mają mgłę na swoim koncie, ponieważ do mgły to już jest druga edycja. Wow, wygląda po prostu przekozacko, to już będzie chyba jeden z moich ulubionych skinów, także... Pogers, jeżeli się cieszysz, że do mgły zostały dodane nowe efekty, to strzel lajka, wariacie. Tak wygląda nowy zestaw Zadi. No... Ojej, w sumie ten skin, ta wersja skina jest spoko. A, bo ona ma wiele stylów, tak? Przegląd stylów. Aż 3 style ma, no dobra. Także dosyć ciekawy pakiecik. No, powiem wam tak, w skali od 1 do 10 daję 6, za to, że ma aż 3 edycje stylu. I tutaj mamy dodatkowe jakieś... zadania. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie ten pakiecik, no to tylko i wyłącznie z prawilnym kodzikiem Farel przez 2L. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Moi drodzy widzowie, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko. Siema, witam. I dzisiaj troszeczkę się polansujemy naszymi nowymi edycjami skinu do mgiełki oraz porozmawiamy sobie co nieco o nowej aktualizacji, która nie wniosła kompletnie nic. Taka aktualizacja. Tak to nic. Co ty gadasz? Nowa broń przecież jest, chłopie. Jest gdzieś nowa broń, moi drodzy, ponieważ dostałem taki e-mail od Epic Games. Rękodzieło powraca do skarbca, ale na pole bitwy powraca nowa broń, więc w dzisiejszym odcinku będziemy szukali tej nowej broni. Lecimy sobie na skaliste skarpy i chciałem was, moi drodzy, poinformować, że to jest już przedostatnia aktualizacja w sezonie 5 rozdziału 2, ponieważ następną aktualizacją 16 bądź 15 marca, nie chcę teraz skłamać was, będzie już update. Ale z ekranu wczytywania, który oczywiście wykopali z plików leakerzy, tutaj wam się teraz wyświetla, jest pokazane, że punkt zerowy pęka i z tego punktu zerowego wylatują jakieś meteoryty. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakiś spoiler dotyczący nowego eventu, który będzie na koniec tego sezonu. Miejmy nadzieję, że tak. Fajnie to wygląda. A teraz polansujmy się troszeczkę moją mgiełką. Szaku, tam jest paluszek rybny. Werbujemy go w nasze szeregi. Generalnie, więc uważaj, no ostrożnie, kraj po dwóch chłopów przyleciało. Nie wiem czemu na tą miejscówę, ale... Też nie wiem. Pewnie wiesz po co? Bandażownice. Wiem, co powróciło. Co powróciło? Patrz, ten pistolet. OMG, to coś! Nie! Przecież to jest dawaj, dawaj mi coś. Nie ma! Stary, lepkie rączki, lepkie rączki. Widzowie, zobaczcie na tą mgiełkę, jak wygląda. Zamiast skrzydełek ubrałem mi taki plecaczek dla Marozca mrocznego oraz mroczne kilofy. A Szaku ma złote skrzydełka dotknięte przez Midasa i kość tego, piesa dotkniętą przez Midasa. A więc tak, panie, to podziel. Dzięki. Podziel. Pół na pół. 50-50, chodź tutaj. Chłopy, chłopy, chłopy. Czyści 7, czyści 7, czyści 7. O kurde, poleciałeś do nich. Tak.
Lecę, lecę, lecę. Leży. Leżę. Dawaj, dawaj, taki kapeć. Nice, nice, nice. Dobra, mamy to. Powiem tak, ten Uzik jest tragiczny. Myślałem, że jest lepszy. On tak strasznie, strasznie, że tak powiem, trzęsie nim i jego celownik leci do góry, nie? Więc to jest taki jeden z dziwniejszych broni, no ale myślałem, że dodadzą coś lepszego, bo te rękodzieło, serio, nie jest fajne. No chyba, że ten Uzik był w grze, a my jesteśmy po prostu takimi tuchedami, że nie wiedzieliśmy. Nie, nie było. Nie było. Też mi się wydaje, że go nie było. Zobaczymy, szukamy dalej. Może jakoś faktycznie jeszcze jakaś broń zostanie dodana. Za mną, dawaj. Zapraszam cię do auta. O, ja przed rybką stoję i czekam, żebyś się ruszył. Ja mgłą teraz gram, wariacie. Zdejtowałem, dobra. Porozmawiamy sobie teraz jeszcze troszeczkę o aktualizacji do gry. Została dodana żeńska postać Midasa, więc z pewnością stąd te złote elementy do mgiełki. Dodatkowo do serii ikon dołączył Laser Beam, ale moi drodzy, on wygląda mega, mega dziwnie. Nie przypomina w ogóle Laser Beama. Mi się wydaje, że Epic Games się w ogóle wzorowało na innym chłopie. Jeżeli też tak uważacie, zostawcie łapkę w górę. Szaku, tam mamy jechać, tam jest ślurpownica, tam. Do gry też zostały dodane nowe jakieś emotki w postaci odbijanego bębenka oraz muzyka do lobby. Pancake, wiesz, który pan Pancake, który znajduje się gdzieś tutaj, na pustyni. Zaczyna śpiewać i tam jest jego taka muzyczka, że może sobie ją puścić w lobby. Nawet ciekawa taka a la country, ale no dupy nie urywa. Tyle powiem. Jak cała aktualizacja. Jak cała aktualizacja. Na razie mamy super zieloną broń. Jest bot. Jest bocik, tak jest, siema. Dawaj to, dziewczyno. Okej, mamy. Werbujemy ją od razu w nasze szeregi, nie? A jak? Dodatkowo do gry została dodana jeszcze bardzo fajna emotka, dzięki której możemy się przemieszczać. Jest to taki fotel gamingowy, na którym będziemy mogli jeździć, rozumiesz? Ja już widzę ten odcinek. 2-4H na fotelu gamingowym. Nie. Fortnite. Tak, tak, tak będzie, tak będzie. Kontencik już przed aktualizacją, widzowie, jest robiony. Patrz, po wodzie latamy, jak my największe świry chyba. Akurat jesteśmy stary przy punkcie zerowym. Ej, nasze boty muszę uleczyć. I zobaczmy na niego. Zobacz, stary, jaki on jest teraz popękany, ten punkt zerowy. On z pewnością wybuchnie. Widzisz to? I takie smugi wokół niego się pojawiają. Jest ich o wiele, wiele więcej. Było ich chyba troszeczkę mniej. Teraz one są bardziej jakby wyraźne, ponieważ ten punkt zerowy pękł. Pękł w pół. Ale że my gramy, a nikogo nie widać na tej mapie? O co tu chodzi? Dawajcie, boty, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Chodź. Paluszek, nie popadniesz. Chodź tutaj, wariacie. Dobra, zużyłem wszystko w niego. Zostaw te leczenie. Tam chłopy są. Dobra, nie, nie. Opluwamy, opluwamy. Na razie musimy iść do strefy, stary. Ja wydałem całe leczenie. Zużyłem na naszego paluszka. Uważaj! O, strzelają do mnie. Do góry, do góry, do góry. Dostałem snajpę, ale spokojnie. Wszystko pod kontrolą. On jest w strefie, ham. Dostałem plecy, leżę. Dobra, spoko, to jest furgonetka jakby to. Dobra, dobra, dobra. Ajajaj. Dawaj, 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 pięknie, Szaku Szef! Zabuduj się, zabuduj się, zabuduj się. Szaku Szef, widzowie, tutaj łapkę zostawcie taktyczną, wbijajcie na kanał Szaku. Zabuduj się tylko, please, bo to, wiesz co? Gdzieś może stać jakiś, kurcze, kamperek malutki w krzaczku i nie będzie przypał. Nie wykrakaj! Dobra, spokojnie, spokojnie, nie wychodzimy. Jestem w krzaczku, szukam kogoś. Widzę chopa, tam. No! Matko Boska! 250 metrów w łeb! Ludzie święci, co tu się stało? Wow, 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 skąd? Nie, mam, nie mamy strefy, no. Musimy się zbudować. Buduj, buduj, buduj. O, idzie na blisko. Widzę, widzę, widzę. Jakiś świr. Dobra, to jest jakiś... Dostał ode mnie chyba. Dostał. Jego kumpel idzie też, uważaj. Dobra, zabił mnie, ale... Nie, mi wstyd. On jest taki spocajcem. No. Nie mieliśmy szans, to był jakiś trzy razy nie trafiłem jeszcze w kopa. Nie no, pajak jak on się buduje, nie no, my szans nie mieliśmy. No, GG, zostali we dwóch. Podsumowując dzisiejszy odcinek? Słabo, bardzo słabo.
Dodany został przywrócony, stary Uzik, którego teraz możemy upgrade'ować aż do poziomu legendarnego, ale czy ktokolwiek z nas będzie się w to bawił, będzie upgrade'ował Uzika do poziomu legendarnego? No chyba nie. Także panie Epic Games, proszę tutaj, dostaje pan kropeczkę do dziennika jeszcze raz i będzie pała. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Pixy Shop po przekozackiej koszulki, link do sklepu znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!